patrzysz? Daj żabę. Żabka świetna. Bez miseczek, no. Super. Tu. A ten? Tu. Brawo. A ten? Tu. A ten? Tu, lekko wyjdzie. A tu? Zobacz, gdzie taki? Scarlett, proszę. Gdzie pasuje? Scarlett, wyciągamy paluszki. Nie. Nie. No, no, no. Kto? Scarlett. Kto to jest? Scarlett się nauczyła też robić na złość. No specjalnie. Ona znała to od dawna, ale z panią dopiero ostatnio. Teraz, ostatnio. Dzisiaj na przykład paluszki tam chciała wkładać. I jej mówiłam no, no. I ona co jakiś czas tak zbliżała palec, patrzyła się na mnie i uśmiechała. Więc sprytna. Wyciągaj paluszki. Nunu! Nunu! Scarlett, tu patrzymy na krówkę. Zobacz. Wyciągamy łaty i będziemy przyklejać. Tak, tu na krówce. Zobacz. Taka. Tu. Proszę. Tu nie pasuje. Zobacz. Taka. Tu! Masz? Tak, tutaj. Tu Scarlett nakleja. Scarlett. No wiem. Ze wolno nie. Więc są polskie słowa? Czy co tam jest? Czy tam są hiszpańskie? To są dwie wersje, i po angielsku, i po hiszpańsku, po polsku, i ona czasami śpiewa tak jakby, prawie słychać tak jakby hiszpańską wersję, takie słówko, a czasami po polsku też, także... A jakie słowa jej się udaje wyrazić? Nie, no właśnie, takie najbliższe, bo to pokaż się, to jest pokaż ten, się. To najbliższe, co jej się udaje, to jest takie jakieś takie papa peć, kiedyś nawet coś takiego jak baba gęś prawie, takie zmieniło się później papa peć. A po hiszpańsku to jest muestrate, a ona takie muatate, coś takiego, także... Czyli coś blisko. I czasami właśnie tak z jednego na drugi przechodzi, nie? I to jest takie właśnie zdumiewające, że... Scarlett, tutaj! Tutaj! Ale tak generalnie, tak to wszystko pani słyszy, to nie są słowa, po hiszpańsku też nie, to jest takie, nigdy no właśnie, ona tak, to jest takie słowo ona nigdy w dziesiątkę nie celowała w tym, bo ona po nas powtarza, na przykład bobo i tak dalej, czy kotek nawet czasami się udaje, takie tak, różne rzeczy, tak. Ale w tej piosence to takie melodia super, a te melodia. Słowa takie blisko, ale jednak nie są prawdziwe. Ale to nie jest to. No. A proszę powiedzieć, co w szpitalu, bo właśnie żona mówiła, w szpitalu? W szpitalu nic w sumie, no nie, to w szpitalu, no to tam, to po porodzie, że to normalne i że to z czasem się tam zarasta, czy... No, a poza tym to nie, sprawdzili też mięśnia, nie ma tego, takich wiotkich mięśni, o, jak to się nazywa. Co jeszcze, krew i sprawdzili,
wysłali już na genetykę, ale poza tym, na testy genetyczne, ale poza tym mówią, że nic tam w głowie nie ma, jakiś taki... Czyli nie... neurologicznie czysto. No właśnie, no. Neurologicznie jest czysto. Mówią, że poza tym autyzmem, tak jak oni to mówią, tam nic innego nie mogą fizycznie stwierdzić na podstawie tej tomografii, nie? Wiecie, przynajmniej już macie pewność. Na jakie testy genetyczne się wybieracie? Mamy skierowanie kwiecień 2021. Dwa. Blisko pani strzeliła. Nie, będę próbował w innym szpitalu, bo to co teraz miała, to ona miała w styczniu na 12 chyba, na Jana Pawła, a ja dzwoniłem co piątek i pytałem się, bo czy coś się zwolniło? Zwolniło na Prokocimiu i zwolniło się. Także na tym Prokocimiu jest nie fajnie z tymi testami genetycznymi, ale będę dzwonił do pozostałych, może nam się uda jakoś nie wcześniej. Także. Jasne, bo skierowanie macie. Tak. Na tej zasadzie to powiem. Dobra, dobra. Uśmiechnięta i no. Właśnie dzisiaj jak przyszłam, to była bardzo radosna. No. Taka jak nie, już w samochodzie wracając nawet z tego przedszkola, to była taka radosna, bardzo. Dobra, już później jest cichutko. Scarlett! Scarlett nie śpiewa. Dość. Scarlett układa. Gdzie pasuje? Tutaj. Daj tu. Tu. Zobacz. Tu. Tu pasuje łatka. Super. Mam jeszcze dwie. Scarlett. Gdzie pasuje? Tu daj, zobacz. Tu. Scarlett. Masz. Tu. Brawo! Świetnie, Scarlett, to zrobiłaś. Ładnie. A teraz naprawdę. Takie. Martyna mówiła, nie śpiewamy. Później będziemy śpiewać. Teraz układamy krówkę. Gdzie takie? Gdzie? Scarlett. Scarlett, rób tak. Tak. No. Gdzie taki pasuje? Gdzie taki pasuje, co masz w rączce? No. Gdzie damy? No, ładnie oczka patrzą. Scarlett szuka. Gdzie pasuje? Krówka, Scarlett, tak. Ma nosek, ma oczko, włosy, tak. Gdzie ta łatka? Zobacz. Zobacz, gdzie pasuje. Gdzie pasuje? Teraz była hiszpańska wersja? Tak, właśnie. Daj tu. 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 Tu pasuje. Brawo, Scarlett. I widzisz, super to zrobiła. Świetnie. Piątka. Przybij piątkę pani. Super! Dobra, spróbujemy wyciszyć ten śpiew moim śpiewem. O. Scarlett, zobacz. Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę. Ta kaczuszka dziubek ma, ta kaczuszka skrzydła ma i ogonek też ma, kwa, 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 kwa. Gdzie żaba kum kum? Była sobie żabka mała, rere kum kum, rere kum kum. Tak, dobrze patrzysz, daj żabę. Żabka świetnie. A teraz posłuchaj. A teraz posłuchaj, uszy słuchają. Taka... Gdzie kaczuszka kwa kwa? Gdzie taka kaczuszka, Scarlett? Daj. Gdzie jest? Daj kaczuszkę.
Gdzie kaczuszka jest, Niuniu? Która to kaczka? Kwa, kwa? Kwa, kwa? W piosence, która to była? Kwa, kwa? Ta kaczuszka skrzydła ma i ogonek też ma. Kwa, 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 kwa. Tu jest kaczuszka, brawo! Świetnie, Scarlett, fajnie. She reacts when someone is singing. Yeah. Okej, okay. A teraz posłuchaj. Scarlett. Pieski małe dwa chciały przejść przez rzeczkę, nie widziały jak zrobiły kładeczkę. Teraz już nawet próbuję mnie przekrzyczeć. Daj pieska. Już nie czeka na swoją kolej. Brawo, jest. Pięknie, Skarle. Pięknie. Dobra, teraz no, nie wiemy, nie wiemy, co to jest, o to za takie killa cały czas i nie wiemy, co chce powiedzieć. Killa? No i nie wiem, myśmy tak tequila, ale to chyba nigdzie tego nie słyszała, nie? W żadnej piosence tego nie ma. Killa cały czas, tylko i w samochodzie z powrotem z przedszkola. Killa, droga powrotna cały czas killa i killa, i nie wiem, w łóżku killa jak wróci. Nie wiem, co to jest. To musi coś innego znaczyć, właśnie, nie, może nie z piosenki, ale właśnie staramy się, co to może być. Ale Bobo śpi, o takie już widzi pani, takie pod, dwa... Dwa już potrafi? Takie, już można powiedzieć zdanie małe, nie? No Bobo tak, śpi, czy tak. Śpi? No to jest... Zdarza się, dobra. Że... Dobra, Scarlett, to ja bym sobie wyjęła faktycznie te zdania i zobaczymy, jak ten... Leży... Tu, zobacz... Tej paluszek. Kot leży, Scarlett. Kot leży.